Polska Mówi, gość specjalny, major Arkadiusz Kups. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie majorze, na ulicy spotykamy się nierzadko z jakąś agresją. Jeśli nie jestem wyszkolony, jeśli nie mam, że tak powiem, moja postura nie jest odstraszająca, jak się bronić przed agresją? Przede wszystkim tak. 90% naszego bezpieczeństwa to jest profilaktyka. Jak chodzić, gdzie siadać, jak się poruszać, jak wyglądać, żeby zmniejszyć ryzyko napadu, agresji i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że poruszam się ulicą, która jest niebezpiecznej dzielnicy. Obligatoryjnie wybieram lewy chodnik, bo lewy chodnik jest bezpieczniejszy. Nie będę wbijał... Dlaczego lewy chodnik jest bezpieczniejszy? W służbach poruszamy się lewym chodnikiem, bo trudno jest mi inwigilować. Nie można za mną jeździć samochodem. Musimy zrobić jedną rzecz. Sama ulica nie jest niebezpieczna, ale niebezpieczne są zaułki, klatki schodowe, przejścia, pojazdy. Więc ten lewy chodnik po pierwsze daje mi możliwość, że nie można za mną jeździć samochodem. Jeżeli samochód jedzie z naprzeciwka, to widzę, czy się zatrzymuje, czy ktoś z niego wysiada, kto w nim siedzi w środku, jakie ma rejestrację itd., itd. Z tego lewego chodnika, uwaga, nie chodzę jego lewą stroną. Nie wolno nigdy chodzić przy fasadzie budynku. Dlaczego? Bo wyobraźmy sobie, że idziemy przy fasadzie budynku. Nie widzimy, co się dzieje w bramie. Te głowy, które wychylają się od czasu do czasu na dziwnych dzielnicach, to nie zawsze są ludzie przyjaźni. Więc jeżeli idę tym lewym chodnikiem, idę jego prawym skrajem, dlatego że to wyprzedzenie kątowe daje mi szansę zauważenia ryzyka. Teraz kolejna rzecz. Każde miejsce, każda sytuacja jak gdyby nakazuje określone wzorce. Mówiąc krótko, mówimy o kierunkach szczególnego zagrożenia. Wyobraźmy sobie, że wsiadasz do samochodu. Jaka jest twoja pierwsza czynność? Odpalam i zamykasz pas. Zapinam pasy, tak. Błąd. Na pewno, jeżeli spotkasz się z fachowcem od ruchu drogowego, powiecie, czy po wejściu do samochodu zapinam pas. A ja ci powiem tak. Po wejściu do samochodu zamykam drzwi. Blokuję. I nie słuchajmy głupot, że jeżeli zablokujemy drzwi, a będzie wypadek, to nie będzie można nas wyciągnąć. Prawda jest taka, że jeśli będzie wypadek, to strefa zgniotu co najmniej z jednej strony spowoduje to, że drzwi się zablokują. Jeżeli wchodzę do mieszkania, to pierwszą czynnością co jest? Zamknięcie drzwi. Tak samo jest w samochodzie. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie samochód jest szczelny. Nikt ci nie może wejść, nikt nie może cię zmusić do czegokolwiek. Ta blacha, to szkło daje ci z nami 5 do 10 sekund na to, żebyś odpalił samochód i jechał. I teraz, jeżeli mówimy o tym, że określone wzorce zachowań mają zmniejszyć to ryzyko, to musimy pamiętać właśnie o tym, żeby umieć to w codziennym życiu stosować. Prosta sprawa. Jadę tramwajem. Czego mogę się spodziewać? Agresji, złodziei, jakichś osób niezrównoważonych. Więc od razu podpowiadam, nigdy nie siadam w drugim wagonie. Dlaczego? Bo on nie jest, komunikacyjny. Jeżeli jestem w pierwszym wagonie, to widzi mnie motorniczy. Motorniczy może zareagować, motorniczy ma łączność, motorniczy otwiera drzwi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przykładowo obawiam się kieszonkowców, to musimy zrozumieć przede wszystkim taktykę działania. Więc albo działają to tak zwani single, którzy kradną z reguły w porach szczytu, kiedy ludzie jadą do pracy i z pracy. Im większy tłok, tym singiel ma większą szansę, żeby nas okraść. Kiedy nas wybiera? Kiedy typuje ofiarę? Nie w tramwaju, ale na przystanku. Stoisz na przystanku i co robisz? Albo co robi większość z nas? Wyciąga portfel, patrzy, gdzie ma bilet. Oczywiście wyciągamy komórkę. Telefon komórkowy. Tak. Ja to oglądam. Patrzę, jakiego masz sikora, jaki masz zegarek. Jak wyglądasz? Czy jesteś zasobny finansowo? Czy to, co masz w uszach, to jest, mówię o kobie, czy to jest cyrkonia, czy to jest diament? I kolejna rzecz. Patrz, jak się zachowujesz. Czy jesteś, że tak powiem, roztargniony? Czy portfel, który widać w marynarce, jest łatwy do wyciągnięcia, czy ją zapinasz? I teraz wyobraź sobie, że wchodzisz do tego tramwaju w porze szczytu. Singiel idzie za tobą. Po czym go poznać? Bo z reguły jest, wygląda na nieświeżego, cuchnie alkoholem, jest nieumyty. I w tym tłoku, kiedy się przypychamy, on zaczyna cię okradać. Nawet tego nie czujesz. A jeżeli nawet czujesz, to tylko widzisz, że facet się na ciebie pcha. Arku, ale wracając tak do tego, co wspomniałem na ulicy, tak? I idę tym chodnikiem. Ustaliliśmy lewym tak chodnikiem. Wychodzi ktoś z bramy. Tak. Ja jestem, powiedzmy, nie wiem, idę z dziewczyną. Tak. Jak mam zareagować? Jak mam uniknąć tej konfrontacji? Czy to chodzisz do ostatecznej agresji? Czy jest tylko zaczepka? Zaczepka. Teraz ci powiem tak. Kolejna rzecz to jest nasza psychika.
bo bronić się możesz tylko raz. Jeżeli odsuniesz napastnika, to nic to nie da. Jeżeli wzywam z kolei pomocy, to nie wołam ratunku czy pomocy, bo nic ci nie pomoże. Krzyczysz, pali się bądź pożar. Do zwraca uwagę. I nie liczmy na to przy naszej znieczulicy społecznej, że dużo ludzi nam pomoże. Ale jeżeli przykładowo, dam inny przykład. Jestem na przystanku. Ktoś zaczyna być agresywny w stosunku do mojej osoby, to jeżeli powiem, pomóżcie mi, to nikt mi nie pomoże, dlatego że nie kierujesz tej prośby osobowo. Wybierasz sobie spośród tej grupy jedną osobę i mówisz, pani w okularach, niech mi pani pomoże, bo osobowo ją prosisz. Kolejna rzecz. Albo prosisz ludzi do 40 wieku, do 40 roku życia, mówi o mężczyznach, albo raczej prosisz kobiety. Dlaczego nie mężczyzn powyżej 40 roku życia? Dlatego, że poziom testosteronu, poziom przywództwa męskiego już jest tak niski, że on ci nie pomoże. Na zasadzie, ja już swoje w życiu zrobiłem. Raczej do kobiety. Dlaczego? Bo kobieta, po pierwsze tak, empatia, poczucie macierzyństwa i mimo wszystko jednak są bardziej wrażliwe. I to nie tylko, że ta kobieta ci pomoże, ale jeżeli powiesz... No właśnie, co tą pomocą może być? To, że ona spojrzy. To, że ona powinien pan go zostawić, bo wtedy ta agresja skierowana na mnie rozchodzi się i rozmywa się na dwie osoby. A może ktoś zadzwoni? Może ktoś wystuka 112? Najgorszą rzeczą jest znieczulica. Jeżeli mówimy o pewnych przypadkach, które były ostatnio, tam był ewidentny stupor, tam był szok. Mówię teraz o Gdańsku. Ja nie chciałem do tego tematu wracać, bo media już, powiem, nakręciły taką spiralę, czasami sprzecznych wiadomości, nie chciałem tego ruszyć. Problemem naszego bezpieczeństwa to jest profilaktyka. Jak chodzić, jak się poruszać. Bo powiem tak, możesz chodzić 20 lat na boks, 20 lat na karate, inne sztuki walki. Ja sam stworzyłem system combat, ale on nie jest, że tak powiem, w tej wersji ekstremalnej na rynek cywilny. Problem jest inny, jest problem mentalny. Przestępca, napastnik nie ma żadnych uwarunkowań, nie ma żadnych hamulców. Ty je masz, bo czy wejdziesz i zapeklujesz komuś palce w oko, czy wejdziesz z otwartą dłonią na krocze. Strach paraliżuje człowieka w takich sytuacjach. Dlatego dużo prościej jest zaopatrzyć się w coś, na co pozwala nam prawo. Żaden paralizator elektryczny, bo nie zdążysz go użyć. Żaden, powiedzmy... Gaz? Nie gaz. Żel pieprzowy. Dlatego, że gaz używany w formie aerozolu na zewnątrz bardzo szybko się rozchodzi. W pomieszczeniu będziesz pierwszą osobą, która odczuje skutki. Lub wiatr, powiedzmy, na dworzu, tak? Generalnie używamy żelu pieprzowego albo w formie żelu, bądź ewentualnie w formie ciekłej. I wtedy możesz używać to punktowo. W bliskim kontakcie pryszczę, ta odległość skuteczna to jest do 2-3 metrów, uderzam strugą w oczy. No dobrze, ale tak na koniec. W którym momencie mam użyć tego gazu, tego, przepraszam, żelu? Jest klient, który mnie zaczepia, tak? No ja jestem... Patrz, złapałeś mnie za rękę. Złap. Tą rękę widzisz? Tak. Teraz ją widzisz? No nie. No. Wyciągam żel, pryszczę i temat jest zakończony. Ale jest jedna istotna rzecz. Nie możesz tego nosić w torebce. Trzeba kupić 3-4 egzemplarze. 40-50. Prosto otwieranych. I zawsze trzymam to w zasięgu ręki mocnej, czyli prawej. W kieszeni kurtki. W kieszeni spodni, w samochodzie przy desce rozdzielczej, w mieszkaniu przy drzwiach wejściowych. Jak ktoś ci wsadzi nogę między drzwi a futrynę, to co zrobisz? No tylko nie będę wszedł do kuchni po gaz, tak. Czy tam po żel. Tylko... Czyli im prostszy sposób, im prostsza reakcja, tym jest lepsza droga. Tak. Ale powtarzam jeszcze raz. Nasze bezpieczeństwo to jest nasze codzienne zachowanie. Wchodzę do mieszkania, zamykam drzwi. Wchodzę do samochodu, zamykam drzwi. Wybieram takie miejsce w tramwaju, takie miejsce w restauracji, takie miejsce w pociągu. Prosta sprawa. Wchodzisz z kobietą do lokalu. Prawda? Gdybyśmy patrzyli na przedwojenną Kinderstube, to jak wchodzi mężczyzna? Puszcza kobietę przodem? Tak. Nie. Nie? A, właśnie nie. Podchodzę do drzwi, otwieram drzwi do lokalu i wchodzę jako pierwszy. Przytrzymuję drzwi i wpuszczam kobietę, ale najpierw rzucam okiem, czy lokal jest bezpieczny. Bo jeżeli otworzę drzwi, a wcześniej nie sprawdziłem, to zdążę coś zrobić? Bardzo dziękuję. Proszę bardzo.